Łukasz Nowicki, 46L. Wybrał się do Afryki z niezwykłą misją. Gdy przybył, na miejsce z trudem powstrzymywał łzy. Największy szok przeżył, kiedy wziął na ręce ośmiomiesięczną dziewczynkę. Dziecko było skrajnie niedożywione i balansuje na granicy życia i śmierci. Dziennikarz wystosował dramatyczny apel o pomoc. To była poruszająca wyprawa dla Łukasza Nowickiego. Aktor wybrał się z misją UNICEF-u do Nigru w Afryce, by nieść pomoc potrzebującym. Nie, ukrywał, że z trudem powstrzymywał łzy. Reklama: Dużo podróżowałem po Afryce, ale jeszcze nigdy nie zetknąłem się z tak dużą skalą problemu, jak tu w Nigrze, powiedział Łukasz. Odwiedził między innymi szpital, który zajmuje się przypadkami skrajnego niedożywienia dzieci. Największym szokiem było, dla niego wzięcie na ręce ośmiomiesięcznej dziewczynki o imieniu Omara, która waży niecałe cztery, kilogramy. Jest skrajnie niedożywiona, wiotka, delikatna, mała kruszynka, jak osesek, ma takie, wielkie oczy, mówił ze wzruszeniem. Ogromnie szczęścia, rozpaczy, tragedii już na, starcie życiowym jest powalający, dodał. Aktor uważa. Że w dłuższej perspektywie rozwiązanie problemu leży w edukacji, ale już dziś apeluje o każdy grosz dla dzieci z Nigru. Czasem wystarczy 30, 80, 100 zł, a to już jest jedno życie ludzkie. 100 zł, to dla wielu osób jest niemało, ale czymże jest wobec życia, dodaje. Zobacz więcej materiałów.